Dom, który dziś odwiedzę, był zamieszkały przez parę staruszków. Po ich śmierci dom został przejęty przez Skarb Państwa. Mimo to, że dom został opuszczony ponad 8 lat temu, nadal jest tutaj niesamowity klimat. Zapraszam wszystkich na podróż do kapsuły czasu. Na samym wejściu widzimy całkiem ciekawe mebelki. Jednak z tego co wiem, to jest tutaj naprawdę bardzo dużo pięknych mebli. Zaraz postaram się je poszukać. Z tego co wiem, to jest tutaj bardzo dużo ładnych mebli. Oj tak, to prawda. Z tego, co się dowiedziałem, to umarła tutaj para staruszków. Nie mając po sobie żadnych spadkobierców, domem zajęło się państwo. Kiedy dom przejmuje państwo, dom bardzo szybko popada w ruinę. Zresztą zobaczycie za chwilkę, jak to wygląda. Tutaj mamy najprawdopodobniej kuchnię? Nie, czy bardziej chyba jadalnię? Ale pięknie zdobione krzesła. Naprawdę ktoś się napracował, żeby wyrzeźbić takie krzesełko. Tutaj mamy komodę. Jakiś bardzo, bardzo stary odkuracz. Szczerze, nawet takiego nie widziałem jeszcze, nawet chodząc tutaj w Belgii, w różnych pustostanach. Rapid. Dziewczynka z pieskiem. Bardzo fajny widok. Zegar. Na ścianie nadal wisi ładny obrazek. Szuflady nadal są wypełnione różnymi przedmiotami. Widzę tutaj nawet jakieś monety. 25. 25, ale czego? Kiedyś tutaj były franki. 25 centów, no to wychodzi. I dwa wisiorki. Zobaczcie, jak wszystko jest przegnite. Ale lampa nadal się zachowała i całkiem dobrze wygląda. Tutaj kolejna ładna komódka. Zamkniemy ją, żeby pokazać jej piękno. U góry adapter. Kanapa też. Bardzo ciekawe zdobienia. Ale najprawdopodobniej to nie jest jedno z piękniejszych miejsc. Także wszystko jest przed nami. Dobra. Wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. O kurczę,
Zobaczcie, prawdziwa kapsuła czasu. Jakie meble. Żylandor drewniany. Tutaj mamy jeden kredens. Podejdziemy, zobaczymy bliżej. Na nim stoi waga. Tutaj też ciekawe zdobienia. Mosiężne klamki. I piękny, marmurowy, czerwony blat. Tutaj widzimy ptaka lecącego gdzieś w dal. O kurczę, ale komoda. Tutaj również mosiężne klameczki. Zielony blat, również marmur, takiego jeszcze nie widziałem. To chyba powinno być do góry nogami. Tutaj mamy kolejny kredens. Podobne zdobienia co w tym wcześniejszym. O, mamy tutaj zdjęcie właściciela domu. Zostało kilka talerzy. Zastanawiam się, z jakiej firmy. Coś tam jest napisane, ale bardziej wybite niż napisane. Nie, nie ma tutaj nic. Jakaś stara belgijska porcelana. Tutaj też są pełne szuflady. Powiedzcie mi, czy to jest maszynka do golenia, czy do ubrań? Lampka nocna. Zdjęcie jakiejś dziewczynki. Z tego co wiadomo, to nie było spadkobierców. Ale kto wie? Zobaczcie. Wszystko pozostawili po sobie. Nikt tego stąd nie zabrał. To jest coś, co naprawdę bardzo lubię w Belgii, że te domy nie są tak rozszabrowane. Kominek, a na nim figurki. Zegar, chyba marmurowy. I kolejne krzesło, najprawdopodobniej z kompletu. Tak. I obraz. Nad nami widać już spróchniałą podłogę. Spróbujemy tam wejść później na górę, ale trzeba naprawdę będzie uważać. Idziemy dalej. O, jest i sypialnia. Zobaczcie, jakie łoże.
drewniany, na nim jeszcze pościel. Oprócz tego bardzo duża szafa. I toaletka. Na tak zwanych lwich łapkach. Jest tutaj kolejne zdjęcie. Znowu ta dziewczynka, tylko tym razem już o wiele starsza. Versace. Raczej nie. To nie te czasy. Kilka płyt winylowych. I kasa fiskalna. Szkoda, że sufit już spadł i zabrudził cały stół. Puste. Jeszcze nie jest rewelacja. Idziemy zobaczyć, co jeszcze tutaj znajdziemy. Tu jest kolejne pomieszczenie. Wow, i na wejściu maszyna do... Benelux. Najprawdopodobniej sprawna. Mamy tutaj piwnicę. Wejdziemy od razu do piwnicy, bo często mi się zdarza później zapominać. O kurde, ile przetworów. Na pewno byli przygotowani na zimę. Zobaczcie, kompoty. Patelnie. Przeróżny sprzęt. To chyba prodisz. Jeżeli ktoś wie, o co chodzi. O, 12-letnia whisky. Niestety pusta. Jesteśmy w kuchni. Kuchnia troszkę zagracona. O kurde, lodówka tym razem nie muszę otwierać. Zobaczcie, ciekawe, jaka jest data. Tutaj mamy ładnie pokazaną 2015 rok. A w zamrażalniku pusto. Już nie ma kosmetyków. To już dział kuchenny.
wieki. Tutaj coś jeszcze jest. Chyba wejście na strych, tak. I druga sypialnia. O kurde. Na dwóch materacach ktoś spał? Ciekawe dlaczego. Łóżko również niczego sobie. Zauważyliście, że wszędzie w Belgii mają takie duże drewniane meble? Tutaj całkiem fajne biurko. Wchodzimy na strych, na samym wejściu. Miedziana lampa naftowa. Ciekawe, czy działa. Knot jest. O kurde. Ale graciarnia. Świecznik aluminiowy. Kuferek. Oby się tylko nie zerwało pode mną. Nie ma tu żadnych skarbów. Jedynie rama jakaś, chyba na lustro. Zniszczył tutaj lampa. Zobaczcie, jak wygląda reszta pomieszczeń. Spróbujemy się dostać na tą drugą część, ale to najpierw musimy zejść na dół. Stąd już możemy zejść. Musimy znaleźć wejście do tych kolejnych pomieszczeń. Wieszak. O kurde, tu naprawdę trzeba uważać. Wszystko wisi nad głową. W każdej chwili może runąć, zobaczcie. Jak przygnite są te deski. Spadając zakryło bardzo fajny piec. Ale nie wiem, czy go da rady. Nie da rady zobaczyć. Emaliowany. Przejdziemy się tu kawałek. Węgiel. Kolejna belka przegniła. Wystarczy trochę wody i takie domy są zrujnowane w przeciągu kilku lat. Beczka.
bezpieczniej, od razu lepiej. Kuchenka gazowa z licznikiem? Pierwszy raz widzę taką. O, tu można wejść. Ale czy to bezpieczne? Strzela pode mną. Trzeba było ją dać bardziej do pionu. Wtedy nie byłoby takiego obciążenia. Choinka na święta. Jednak w tym roku chyba już nie będzie ubrana. Kurde, tu chyba jest połączone razem z młynem. Tak, na pewno. Tak, tutaj jest młyn. Zobaczcie, jak wygląda ten silnik. Wygląda jak mucha czy osa. Rzeczy pewnie potrzebne przy naprawianiu sprzętu. O, kolejny piec. Tutaj również opału używano. Co to jest? Tutaj chyba opisane jest ilość mąki do wyprodukowania. Spróbujemy wejść na górę. Oj. Całkiem fajnie to wygląda. Może wejdźmy jeszcze na górę. Kurde, tu dopiero jest graciarnia. Zastanawiam się. Czy jest coś ciekawego? Dobra, wiecie co, nie będę tutaj schodził dalej. Podłoga może być przegnita i mogę w bardzo prosty sposób znaleźć się na dole. Wolę zejść w tradycyjny sposób. Myślę, że są tutaj jakieś skarby. Ale nie zobaczymy ich już. Jedno wyjście, a tutaj drugie. Widzę, że przed nami jest jeszcze jakiś garaż, tylko nie wiem, czy jest otwarty. Tu coś mamy jeszcze, a tam jest garaż. Wejście do garażu jest tutaj przez tą altankę. Ojej.
chyba od bardzo dawna nikt nie zaglądał. Buty starego typu. Sporo tych pomieszczeń tu jest wszędzie. Bardzo się cieszę, że tutaj dotarłem i że mogłem wam wszystko pokazać. Dynamo Kijów. Staruszków, wydarzyło się tutaj coś więcej. Niestety nie mam żadnych informacji, ale oczywiście jak jakieś znajdę w sieci, to podzielę się z wami. Zakończę już eksplorację, mam nadzieję, że wam się podobało. Te pomieszczenie jest naprawdę piękne. Starsze pokolenie belgijskie widać, że stawiało na drewno i zobaczcie, ile to przetrwało. Liczmy na to, że kupili to w młodości. Umarli mając 80 lat. Meble to mogą być lata 50, 60, kto wie. Dobra, moi drodzy, ja się już żegnam z wami i do zobaczenia na moich kolejnych eksploracjach i nie zapomnijcie subskrybować kanału, to też jest dla mnie ważne. A my widzimy się znów za tydzień w piątek. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia.